ale czy jest pan, styl pisania, ale czy jest pan skłonny stwierdzić, że jednak jest on dosyć poprawny? Wie pani co, w ogóle mnie to nie interesuje, mówiąc szczerze. To znaczy, jak ja bym teraz usiadł i się zaczął zastanawiać nad pytaniem urodo, skąd ty się bierzesz, albo względnie czemu cię nie ma, próbowałbym sobie przyczepiać etykiety, szufladkować się i mówić, och tak, ty jesteś teraz przedstawicielem stylu popowego. Nie, ty jesteś teraz liberalnym przedstawicielem, teraz jesteś troszeczkę bardziej jednak konserwatywnym. Mój Boże, teraz będzie z ciebie wychodziła ortodoksja. To chyba zwariowało, nie mam czasu na pracę. Ja mam do tego bardzo proste podejście. Ja piszę tak, jak piszę. Myślę tak, jak myślę. Jak się to komuś podoba, cudownie, fantastycznie, bardzo się z tego cieszę, że mnie słucha i czyta. Jeżeli mu się nie podoba, to niech sobie idzie do kiosku i kupi inną książkę albo do księgarni. Ja się będę z tego bardzo cieszył. Niech ogląda inną telewizję, niech rozkwita 100 kwiatów, jak mawiał mnie świętej pamięci towarzysz Mao. Każdy niech sobie rośnie, a ludzie niech wybierają. I nie ma po co ludzi ciągnąć na siłę w to czy inne miejsce. Trzeba tylko próbować pomagać im, żeby wybierali tak, jak chcą sami. Jedynym, to też o tym piszę w tej książce, pomysłem Pana Boga na nas nie jest to, żebyśmy byli aniołkami, tylko żeby każdy z nas był sobą do bólu. Że ja nie mam być kimś innym, tylko ja mam być sobą. Moje by, im bliżej staram się być Pana Boga, tym bardziej odkrywam, że On mnie nie chce zmienić w coś innego, tylko On chce, żebym ja odkrył, że ja mam być sobą do bólu, do ostatniej nitki mam być sobą. Tylko że znacznie bardziej niż w reklamie Pepsi. Że ja mam dotrzeć do samego jądra mojego ja. I jeżeli ja tak patrzę na ludzi, to myślę sobie, że chciałbym, żeby oni w wolności, jak to mówią neoni tak zwani, wybierali. Tak? To znaczy, żeby powiedzieli sobie, ok, mi pasuje Hołownia, a mi pasuje Cejrowski, a mi pasuje Termikowski. Jak wczoraj to powiedziałam na spotkaniu w Świeciu, to pan powiedział, że nienawidzę Cejrowskiego. Ja mówię, a dlaczego pan twierdzi, że nienawidzę Cejrowskiego? Bo pan go wymienił razem z Termikowskim. Ja mówię, nie bardzo rozumiem, czy mogłem jeszcze wymienić na przykład Richarda Bransona, prawda, i Kaczora Donalda. I co by to zmieniło, tak? Obok siebie. Nie, ja w ogóle nie mam takiej refleksji, nie klasyfikuję się, nie myślę. Ja mam robotę do wykonania. Ja tę robotę staram się zrobić. Jak komuś będzie ze mną po drodze, aleluja i do przodu. Jeżeli nie, ma innych nauczycieli, to też jest świetnie. Nie ma w tym kraju obowiązku czytania i zachwycania się moim językiem i cieszę się, że żyję w takim kraju i w takim kościele. To chyba da, tak? Ja nie siedzę i nie myślę, o teraz dopomowimy język, tak? Albo a teraz ten żart jest taki mało śmieszny, więc go dośmieszymy jeszcze. A teraz to tak sobie pojedziemy po bandzie. Ja się o tym później dowiaduję, jak administratorka czyta moją książkę, która jest osobą poważną, stateczną i pracującą w poważnym wydawnictwie. I ona mówi, no nie pani Szymonie, dostaje maila, to już pan chyba pojechał po bandzie. Ja mówię, nie pani Kasiu, wydaje mi się, że jednak to zostaje. Ale na pewno to zostaje, mówię tak, na pewno to zostaje. A poza tym, ja bym, wie pani, ja bym nie był w stanie, że wczoraj pani też na spotkaniu w Świeciu, pani w wieku słusznym, była uprzejma mi powiedzieć, że ją to tak razi takie młodzieżowe, taki już naprawdę już przesadny język. Ja mówię, no dobrze, no ja się bałem, że tam coś naprawdę już walnąłem w tym czasie, mówi, że tam możemy słowa przeszpilić, tak? Sobie, okej, tak? Znaczy, no jak musiał zacząć teraz tak, to jest rozdział od 80 do 60 do 20, ja nie zejdę nigdy poniżej pewnego poziomu, tak? Znaczy nie ma potrzeby mówienia, że pan jest zajebisty, co mówił jeden ze znanych mi Dominikanów i później za to miał zakaz przez pół roku wypowiedzi publicznej. No i uważam za słuszne, po pierwsze, a po drugie uważam, że to słowo Pana Boga nie opisuje jednak, więc już merytorycznie nie trzeba się i jeszcze na koniec tak sobie myślę, że jest różnica między autentycznością a zalecanką taką. To znaczy, to jest chyba jedyne, czego staram się pilnować. To znaczy, żeby mówić, pisać tak jak mówię, mówić tak jak piszę, ale nie przekroczyć takiej granicy, w której bym wykonywał wokół pani albo kogokolwiek taniec do doby. To znaczy, mówiąc, a teraz będę wesoła, teraz będę śmieszna, teraz będzie fajnie, młodzieżowo, tylko u nas nigdy nie jest nudno, nie? Jakoś tak. Ale autorefleksja tego typu jest chyba mi daleko ode mnie, po prostu nie mam czasu na to. Mam mikrofon ucieknął. Kiedy pojawi się następna książka, bo rozumiem, że Bóg, życie i twórczość nie wyczerpuje tematu. Czy się już wiara? I kto pana zaraził wiarą w Jezusa? Na drugie pytanie odpowiedź brzmi Jezus. A wie pani co, nie, ja od dziecka byłem bardzo pobożny niemowlęciem. Natomiast ja odmawiałem pokarmu matki w piątki, a święta nakazali zawsze, że pchałem sam wózeczek do kościoła. Ja miałem szczęście do dobrych ludzi. To znaczy, ja miałem znakomitego proboszcza, już świętej pamięci, który był człowiekiem, on zawsze twierdził, że Szymuś będzie kardynałem.
I twierdził to z dużym przekonaniem. Co prawda, no jakby nie sprawdziło się, a Kościół katolicki już nie chce, żeby świeccy byli kardynałami, wcale nie rozumiem dlaczego. Bo ja uważam, że powołanie biskupie mam na pewno. Tego katolika, takiego osoby prezbitera nie mam raczej, natomiast na pewno, natomiast z biskupem tak. Ewentualnie kardynałem chętnie. Wezmę tę odpowiedzialność. Pierś do orderu się wybina, ale plecy na krzyż nie gotowe. Natomiast jeżeli chodzi o inne książki, to oczywiście niestety to Państwu grozi. Jak Państwu wiadomo, grafomana nic nie jest w stanie podtrzymać, jeżeli prawdziwym grafomanem, a ja jestem. Jeżeli Państwo przestaną kupować te książki, to ja po prostu je będę pisał do szuflady i koniec. Natomiast tak, w lipcu będzie drugi tom Ludzi na walizkach, tam będzie 21 rozmów. Te, które przeprowadziłem już w Religia TV wybranych, teraz je właśnie redaguję, kończę, dorabiam, autoryzuję, dopowiadam, dorabiamy to. No a przed świętami będzie jeden może projekt niespodzianka, który próbujemy zrobić z kolegą Prokopem, który może być dość wybuchową mieszanką, szczerze. Natomiast na przyszły rok planuję takie rzeczy bardziej już solowe i takie troszeczkę już tak teraz tak. Kurczę, mam ochotę tak jeszcze się wiercić w głąb. Po to zacząłem studiować teologię instytucjonalnie i myślę, że może tak raz na jakiś czas też tak trzeba będzie, jak to młodzież mówi, przyhardkorzyć trochę teologicznie, ale zobaczymy. No to jeszcze na to czas. Także tak, niestety czekają Państwa wydatki. Jeżeli uznacie, że się to stosowne.